Dzień dobry, witam, Szymon Smolankiewicz, z tej strony się kłania tradycyjnie. Dzisiaj mamy niezwykle istotny temat, no, szczególnie w okresach tych świąteczno-przedświątecznych, on wychodzi jakby na wierzch. Co prawda wyjaśnię oczywiście, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ten temat i dlaczego tutaj w tych autorytetach jest również cytat Mahatmy Gandhiego: bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. Szymon Smolankiewicz, witam jeszcze raz. To tak wygląda to, do czego zmierzamy z Elunią, do czego jakby predysponujemy, aby funkcjonować w miarę przyzwoicie, w miarę fajnie, a powiem więcej, nawet i przyzwoicie, i fajnie, i z uśmiechem, i radością w sercach, na twarzach, w oczach, w wątrobie, wszędzie, gdziekolwiek się da. Idąc dalej, chciałbym przypomnieć, że ta definicja sztuki sprzedaży obserwacyjnej, czy też sztuki obserwacji intuicyjnej, jest absolutnie adekwatna również w tym przypadku, a może jeszcze bardziej, i to za chwileczkę jakby będzie oczywiste, przez te paręnaście minut wyjaśnię to wszystko, zasygnalizuję, i mam świadomość tego, że może zaboleć czasami, może będzie trochę zrozumienia, może w którymś momencie będzie te 5 minut, aby stanąć, pomyśleć, taką refleksję jakąś prowadzić i zadać sobie pytanie: wow, o co chodzi w tym wszystkim, czy ten temat i potrafię realizować w sposób właściwy, czyli czy ja jestem autorytetem, czy mam autorytety i czy ty mam pełne zrozumienie tego, bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. No, przypominam, że czy chcesz, czy nie jesteś super sprzedawcą i takie są konsekwencje tego, takiego funkcjonowania świata, a nie innego. Czyli głównie sprzedajesz przede wszystkim sobie, oczywiście pamiętaj te wszystkie obrazy umysłowe, myśli i tak dalej, zachowania, nawyki, emocje różnego typu oczywiście, no ale potem kupują to wszyscy wokół ciebie i sytuacja jest zupełnie podobna, ci wszyscy wokół ciebie dokładnie mają ten sam mechanizm, sobie sprzedają, potem sprzedają innym i to jest jak najbardziej adekwatne do tego dzisiejszego absolutnie tematu, czyli autorytety bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć we wszechświecie. Oczywiście przypomnę takie zdanie o tym, aby być najlepszą wersją samego siebie, bo jeśli pragniesz czegoś więcej w życiu, takiego nie zombiastwa, oczywiście dzisiaj czytałem również rano artykuł człowieka, bardzo fajny, bardzo dojrzały artykuł człowieka, który zdecydował się wyjechać z Polski. Absolutnie nie opluwał czegokolwiek, tylko zadawał pytania z takim niezrozumieniem, raptem się okazuje, że wyjechał i nie tyle, jak powiedział, czuje się lepiej, ale przede wszystkim nie czuje się gorzej. To, czego doświadczał tutaj, to jest też tak jakby to, co się wydarza w naszym kraju również, ale nie tylko, bo w Europie też i na świecie, to jakby zejście z tego słowa autorytet i braku zrozumienia autorytetu, bo niektórzy kojarzą, że autorytetem jest idol jakiejś muzyki i tak dalej, a pamiętam, jak słuchałem John'ego Wimbreya w Poznaniu, kiedy był we wrześniu 2013 roku, a jest coachem gwiazd hollywoodzkich, przez długie lata był bardzo szeroko znanym coachem, zresztą jest do dzisiaj, tyle tylko, że jakby troszkę poszedł w kierunku bardziej spokojnego życia, takiego radosnego, uśmiechniętego, bo coachowanie jednak wymaga no, styczności z różnymi dylematami, które u ludzi się dzieją. W każdym razie on mówił: wiesz, ci idole, którzy są, to są właściwie ludzie, którzy nie są sobą, żyją właściwie nie swoim życiem, są sfrustrowani, zestresowani, schorowani, z uszkodzeniami psychicznymi, bo ten świat tak funkcjonuje i teraz ty patrzysz na takiego idola, na świeczniku, na obrazach, prawda, postawiony, sceny świata, a ten człowiek w którymś momencie wewnętrznie jest zupełnie rozjechany i twój idol, a ta energia, która z niego płynie, wcale tobie dobrze nie działa. Ja nie mówię, że wszyscy są tacy, oczywiście, bo to byłoby nie okej, ale no troszkę tak
powiedzmy w większości, powyżej połowy świata w ten sposób funkcjonuje tego tak zwanych idoli. W związku z tym przypomnę, gdy zapragniesz czegoś więcej w życiu, to warto być tą najlepszą wersją samego siebie. Ale co to znaczy być wersją samego siebie, tą najlepszą? Przede wszystkim bądź sobą, zdejmij te wszystkie maski, które każdy z nas ma, i ty, i ja, i każdy. Chodzi o to, żeby tych masek było jak najmniej, żebyśmy byli jak najbardziej prawdziwi, jak najbardziej tacy spójni z sobą, ta komunikacja między umysłem a sercem, sercem a umysłem, żeby ona fajnie funkcjonowała, żeby ona była generalnie, bo jeśli brakuje tej komunikacji między umysłem a sercem, sercem a umysłem, no to nie najlepiej się dzieje. No i teraz wróćmy do słowa autorytet. Zwróć uwagę na taką rzecz. Autorytety, gdzie są kształtowane? No przede wszystkim rodzice, prawda? Szkoła. Na pewno państwo, no, idole, o których wspomniałem przed chwileczką. Na pewno z tymi idolami wszystkie programy show, które się pojawiają, prawda? Na pewno pod to słowo można by podciągnąć kościoły różnego typu. Prawda? No bo tak to funkcjonuje. Stąd też jeszcze wyjaśnię, jak to wygląda z tymi autorytetami. Otóż rodzice czasami popełniają fatalny błąd, wyróżniając jedno czy drugie dziecko na przykład, bo tak się zdarza. Wiem, że to każdy z nas ma, powiedzmy, tego bardziej troszkę, bo ten jakby bardziej realizuje nasze młodzieńcze zamysły, które mieliśmy, a drugie może mniej, więc drugie jest bardziej wnerwiające, bo tak się zdarza. W każdym razie autorytety, rodzice potrafią sobie zepsuć w jakiś sposób. Otóż jeśli na przykład jedno z rodziców na drugie wobec dzieci mówi nie najlepsze słowa, zamiast pójść wziąć w karby gdzieś i porozmawiać w cztery oczy, to jakby niszczy swoją decyzyjność i współmałżonka, i wtedy efekt jest tego taki, że nie ma praktycznie żadnego autorytetu. Jest stworzenie takiego wzorca niefajnego, a potem się dziwimy, że dzieci podobnie się zachowują. Pamiętam również, jak ja swoim starszym dzieciaczkom zrobiłem taki numer, kiedy jeździłem, znacie pewnie część z Państwa, którzy słuchacie naszych wykładów, to znacie tą historię, kiedy opowiadam o tych starszych dzieciątkach, kiedy zajeżdżałem do moich rodziców i opowiadałem o tym, jak oni rozrabiają. Ja byłem dumny z tego, że rozrabiają, bo jak rozrabiają, czy są zdrowi, coś więcej w życiu chcą, jakieś doświadczenia zdobywają, i to jest fajne, prawda? Tyle tylko, że ja te fragmenty sprzedawałem rodzicom, które świadczyły o tym, że no, wytrzymać z nimi będzie ciężko. Ale mi nie o to chodziło. Po prostu się chwaliłem, jak są fantastyczni, bo są zdrowi, że wariują, że to rozrabianie jest pozytywne, ale tego w ten sposób nie sprzedałem. Sprzedałem tylko te krótkie fragmenty tego zwariowania. Efekt był tego taki, że kiedy do rodziców mówię, hej, przywożę wam wnuki na tydzień czasu, to oni, a może teraz nie, bo oni tacy rozrabiacze są i tak dalej. Co ja zrobiłem? Sam zniszczyłem jakby obraz. Oczywiście to potem było wyprostowane, ale kosztowało to ileś tam czasu, wyjaśnienie, bo taki był odbiór. No skoro przez tyle miesięcy nam opowiadałeś o tym wszystkim, raptem mówisz, że to nieprawda, że tacy są, to coś jest nie tak z tobą chyba, chłopie. Także sam siebie niejako podważyłem, prawda? Już nie wspomnę o dzieciątkach. Idąc dalej, szkoła. No szkoła współcześnie nie ma nic wspólnego z autorytetami. Tutaj wykład tegoż dominikanina, o którym wspominałem tydzień temu, jest absolutnie adekwatny. Szkoła, jest wielu fantastycznych absolutnie nauczycieli, ale w większości oni są sfrustrowani i do tego uczą rzeczy, do których wcale nie są przekonani. Mają świadomość tego, że właściwie jest to zupełny bezsens tego, czegokolwiek uczą, bo szkoła nie przygotowuje do życia. Szkoła przygotowuje do niewolnictwa. I paręnaście lat włącznie ze studiami jednymi, drugimi, piątymi powoduje, że mamy wykreowanego niewolnika, i to takiego niewolnika nie w wersji amerykańskiej, która kiedyś funkcjonowała. Zresztą dla przypomnienia, Amerykanie nie zlikwidowali niewolnictwa dlatego, że mieli tak wielkie, wspaniałe, dobre serca, a dlatego, że im się to po prostu nie opłacało, że współczesne niewolnictwo jest o wiele bardziej tanie, łatwiejsze do realizacji. Dlaczego? Bo ludzie sami płacą za to, że są niewolnikami. Nie trzeba niewolnikom płacić, nie trzeba ich utrzymywać, nie trzeba ich karmić. To jest ich problem. To jest ich problem, ludzi, którzy są niewolnikami. Ich, drodzy Państwo, tak świat funkcjonuje. Mało fajne? Wiem, ale warto sobie z tego zdać sprawę. Czy państwo jest autorytetem? Drodzy Państwo, każde państwo, które okrada własnych obywateli, nakładając na nich kolosalne podatki, wymyślając różne podatki i tak dalej, marnotrawiąc dorobek intelektualny, materialny narodu, taki kraj absolutnie nie może być autorytetem. I Polska jest wybitnym przykładem. Jeśli miliony młodych ludzi wyjeżdżają do innych krajów, szukając tego swojego szczęścia, tego normalnego, tego nie poczucia, że jestem lepszym, ale tego poczucia, że nie jestem gorszym, cytując ten materiał, który dzisiaj rano czytałem, to coś z tym państwem jest nie tak. Czyli ten państwo nie jest autorytetem, to państwo, no współczesne państwa w większości funkcjonują jako państwa policyjne, tak to należy określić. Pomijam o idolach. No, idole to są...
postaci bardzo tragiczne, które wewnętrznie są rozjechane, które właściwie są wystawione na piedestał, postawione i tak naprawdę służą do tego, żeby zasilić wszystko to, co wokół nich się dzieje ze strony materii, a niespecjalnie ktoś się przejmuje nimi. Jeśli się słyszy takie zdanie, powiedzmy, nie wiem, jak Freddie Mercury na przykład odszedł, był z tego świata, wiemy, że był bardzo tragiczną postacią, zresztą jak wielu, wielu fantastycznych piosenkarzy, którzy tworzą piękne, wspaniałe rzeczy i raptem się okazuje, czy Michael Jackson, czy wielu innych, prawda, ich życie kończy się w sposób niefajny. Dlaczego? Bo zostali, to jest taka forma niewolnictwa, która została zastosowana w stosunku do nich, taka bardzo perfidna. Oni są idolami, są wspaniałe piosenki, są cudowne utwory, żyjemy tym, ale co w ich sercach się działo, w ich głowach, tego nie wiemy. Drodzy Państwo, ja wiem, że oni żyli sceną i to, co jest fajne, przynajmniej w tych do dzisiaj ciągle aktualny, prawda, ten jego Queen, bez niego właściwie to już nie jest to, ale kiedy oni wychodzili na scenę, tam przynajmniej się realizowali, tam byli prawdziwi i w tym momencie, jeśli ta piosenka ze słowami, z muzyką robiła coś dobrego w nas, to autentyczność tego człowieka na scenie była zdecydowanie fajna i w tym przypadku ten idol sceniczny jest okej, wiesz, ale powtórzę jeszcze raz, świat jest tak skonstruowany, że ci idole to są niewolnictwo tego wszystkiego, co jest wokół. Ja pamiętam, kiedyś byłem współorganizatorem dużego eventu w Spodku Katowickim i tam była jeszcze młodziutka Edyta Górniak i pamiętam taką herszt kobietę, która pilnowała ją absolutnie, aby broń Boże nie miała żadnej swobody. Byłem przerażony z tym, a potem zrozumiałem, wow, chyba ten świat tak funkcjonuje i ciekawe, jak potoczą się losy dalsze takiej gwiazdy, a to jest tylko jeden z wielu przykładów, które akurat też od tego zaplecza widziałem, więc moje zrozumienie tego jest i spojrzenie jest takie bardziej prawdziwe, że tak się, ale to jest mój punkt widzenia, oczywiście każdy ma prawo mieć swój, zawsze pamiętajmy o tym, że cokolwiek tutaj mówię ja, czy ktokolwiek z trenerów, szkoleniowców, których słyszysz, zawsze podchodź do tego z pewnym dystansem, dlatego, że nikt, absolutnie ani ja, ani nikt na świecie nie jest w stanie wejść kompletnie w Twoje buty, nie jest absolutnie w stanie wejść w Twoje porozumienie między umysłem a sercem, sercem a umysłem, w związku z tym, że skoro nie jest, bo Ty jesteś jedyny, wyjątkowy, Ty jesteś najlepszą wersją samego siebie, kiedy w momencie, kiedy zaczynasz być absolutnie sobą, bo nie chodzi o to, żeby się zmieniać, Twoja zmiana ma polegać na tym, żebyś wrócił do tego, aby być sobą, wiesz co, i takie pytania, które chciałbym Tobie teraz zadać, tak już puentując to nasze, to spotkanie dzisiejsze. Pierwsze jest takie, czy chciałbyś mieć takie dzieci, jakim ty byłeś, czy jakim jesteś współcześnie, wiesz co, i daj sobie taką odpowiedź szczerą, może nie dawaj sobie tego pytania publicznie i nie dawaj odpowiedzi publicznie, idź gdzieś w jakieś swoje refugium, jakieś takie miejsce, w którym możesz mieć taką swobodę rozmowy z sobą samym, może ze swoją duszą, może ci się uda wreszcie porozmawiać ze swoją duszą, oj, porozmawiałem kiedyś o tym, to jest coś cudownego, w każdym razie pytanie, czy chciałbyś mieć takie dzieci, jakim ty jesteś człowiekiem, z takimi naleciałościami fajnymi lub mniej fajnymi, ale to już twoja musi być odpowiedź. No i drugie pytanie, szczególnie dla tych, którzy robią własne przedsięwzięcia, jak wiecie, my jesteśmy fanami sieciowości, pytanie takie podstawowe, czy chciałbyś mieć takiego partnera w życiu, jakim ty jesteś, czy chciałbyś mieć takich współpracowników, jakim ty jesteś, czy twoja solidność, twoja gwarancja słowa, czy to jest coś, co funkcjonuje, co działa u Ciebie, czy też nie do końca, więc powtórzę jeszcze raz, czy chciałbyś mieć takich współpracowników, jakim Ty jesteś, czy chciałbyś mieć takie dzieci, jakimi Ty jesteś, czy chciałbyś mieć takiego partnera z takimi nawykami, naleciałościami, dobrymi czy mniej fajnymi rzeczami, które są w Tobie, takie u partnera chciałbyś zobaczyć, cokolwiek dla Ciebie oznacza partner oczywiście, czy biznesowy, czy też życiowy. Wiesz co? Cóż mi pozostaje powiedzieć? Przypomnę, bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. To co znaczy? To znaczy, że jeśli szukasz autorytetów, to zacznij być przede wszystkim autorytetem sam dla siebie. Bądź tą taką spójnią wewnętrzną swoją. Czy to jest możliwe? Jest. Czy jest łatwe? Jest proste. Nie jest może łatwe, dlatego że żyjemy w tym świecie, w którym, tak jak pamiętasz, kupiliśmy masę rzeczy sami sobie, sprzedając je. Potem kupiliśmy to od świata, który jest w jakiś sposób mniej czy bardziej wysterowany i mamy być tym kieracie niewolnictwa, które funkcjonuje, ale skoro mam taką możliwość, że mówię o tym i wielu mądrych ludzi mówi, nagrywa tego typu materiały, czy
masz okazję poczytać. To znaczy, że to nie jest tak do końca, że tej wiedzy mądrej nie ma na świecie, ona jest dostępna, tylko trzeba z tego po prostu skorzystać, wyjść z tego bagna, w którym większość świata sobie żyje. Wiem, że może słowo nie są fajne, pamiętaj, że są takie rośliny, które na przykład pięknie kwitną, są piękne, cudowne kwiaty, ale one korzenie mają umocowane w bagnie, w związku z tym to bagno chyba też ma sens po to, żeby czegoś się nauczyć, więc bądź z miarą, którą pragniesz ujrzeć w świecie, więc jeśli chcesz ten świat postrzegać troszkę inaczej według takiego fajnego może wzorca, to ty bądź pierwszy tą zmianą, taką mądrą, co to znaczy bądź po prostu sobą, zdejmij tą maskę, no i wyjdź z tego systemu niewolnictwa, bądź autorytetem przede wszystkim sam dla siebie, a świat to zaakceptuje i zobaczy, że coś takiego się funkcjonuje. Co, o czym porozmawiamy za tydzień? Wiesz co, jakby kontynuując dzisiejszy wykład, czyli dla przypomnienia, tym tematem mamy autorytety, bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie, więc porozmawiamy sobie o takim prostym mechanizmie, który zrozumiałem jeszcze w szkole podstawowej, miałem dobrych kilku nauczycieli, do dzisiaj wracam do nich, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, czyli jak prezentować swoje projekty i swoje życie. Cóż mi pozostaje? No, pogratulować Tobie, że rozumiesz ten kwadrans, wiem, te autorytety, bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie, że rozumiesz zasady synchronizacji, rezonansu, że rozumiesz prawa wyrównania i wiesz to, co fajne. Gratuluję Tobie, że korzystasz ze swojej intuicji. No i oczywiście dziękuję Tobie za to, że wzbogacając siebie, wzbogacasz cały świat. Życzymy Tobie pięknego, cudownego dnia, tygodnia, miesiąca, roku, całego życia i jeszcze więcej, więcej, więcej. Baw się dobrze. Do zobaczenia oczywiście na cudownych, wspaniałych plażach świata. Mówimy do Ciebie to my, Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. Baw się dobrze.